dzisiejszym challenge'u aż 100 widzów z naszego Discorda będzie skakać do wody. Jednak nie jest to takie proste, jak się wydaje, bo osoba, która do niej nie trafi, nie przychodzi do następnego poziomu i całkowicie odpada z rozgrywki. Każda kolejna runda jest trudniejsza od poprzedniej, a ostatnia osoba, która ujdzie z życiem, wygrywa 1000 zł. Ten film jest sponsorowany po raz kolejny przeze mnie, moje konto bankowe, więc jak doceniasz, że dzielę się z moimi pieniędzmi, które zarabiam ze swoich filmów, to koniecznie zostaw subskrypcję, bo ciebie to nic nie kosztuje, a jesteśmy dosłownie o krok od osiągnięcia 500 000 subskrypcji na tym kanale. I to w sumie tyle, zapraszam was do oglądania kolejnego epickiego challenge'u z wami, moimi widzami. Bijam, siema Napierak. Hejka. Siema Mikors. Siema Tobiasz. I siema widzowie, ale widzowie nie odpowiedzą i bardzo dobrze, byłby taki przester. Jesteśmy teraz na serwerze wszystkimi widzami i co, chyba możemy zaczynać już bez przedłużania, więc zaczynamy odliczanie 3, 2, 1 i możecie otwierać już. Ciekawe, czy ktoś szybciej skoczy niż na znak go. Ponieważ na znak go ludzie dopiero powinni skakać. I jest dwóch ochotników, którzy odważyli się skoczyć. Trzecia osoba, okej, no ale dobra. Wszyscy ładnie czekają na znak go. To chyba możemy napisać. To możesz napierak odliczać 3, 2, 1. O, ktoś zginął! Ktoś z jak? Może ktoś kogoś pchnął czy coś? Dobra, to co? 3, 2, 1. Odliczy! 2, 1. Go! Lecimy, skaczą wszyscy! Skaczcie, skaczcie, skaczcie! Jak lecą wszyscy! I ktoś ginie? Ginie ktoś? Nikt nie ginie, ślicznie. Wszyscy skaczą, dobra. I została ostatnia osoba, wszyscy już skoczyli, ostatnia osoba leci! Czyli tylko łącznie jedna osoba zginęła, najprawdopodobniej od jakiejś osoby, która może ją zepchnęła czy coś, no nie wiem, no nie widziałem, jakby ta osoba leciała. Dobra, czyli pierwszy etap, najprostszy, dobra, to w takim razie Mikros chyba możesz stawiać przycisk, nie wiem czy ci się uda, bo no, tutaj wszyscy czekają. No, dosyć ciężkie. Jeszcze jest postawione. Tak, tepają się, tepają. Dwa guziki postawiłem, ale co tam. No dobra, to panowie, czy robimy jeszcze jeden taki testowy skok, żeby zobaczyć, czy na pewno wszyscy się będą tepać na górę i potem dopiero utrudnienia, czy od razu lecimy jakieś małe utrudnienie? Od razu bym zrobił. Dobra, to czekaj, to zróbmy takie najprostsze, ja mogę zacząć na początku. Dobra, zróbmy dawaj. Na razie zróbmy, myślałem, żeby zrobić może jakiegoś X-a, ale zróbmy na razie taką pojedynczą linię po to, żeby jakby na razie pokazać, na czym będzie polegać. Jak to będzie wyglądać. Tak, jak to będzie wyglądać, no i żeby też od razu za dużo osób nie odpadło i żeby mogli się znowu potem tepnąć przyciskami i tak dalej. Dobra, możemy zaczynać, otwierajcie i na znak go powinni skoczyć, zobaczymy, czy znowu ktoś nie posłucha się, czy jednak skoczy. Dobra, nie, to dobra, może teraz... od razu zacznę odliczać. Dobra, to zacznie odliczać, no. O, ktoś pierwszy skoczył, imagine jakby, dobra, już myślałem, że tego. Blisko. Ej, bez kitu, chłopak leciał, naprawdę myślałem, że on, o, ktoś zginął! Naprawdę? Serio, może nie zauważyli tego. Nie, to mogło być tak, że w locie ich ktoś popchnął po prostu, wiesz, że leci. Faktycznie, no skok jest akurat bardzo prosty, więc na spokojnie. Ty, mamy Skalmara. To jest ze SpongeBoba przecież, topierak. O, wstał! O nie, zginie! O nie, Skalmar! Dobra, widzowie się wszyscy topają. Jak fajnie widać, jak tego, jak tak lecą. Jak lecą. To co, może teraz X-ik? No to będzie chyba najprostsze utrudnienie, ale i tak pewnie kilka osób na tym odpadnie. Dobra, czyli robimy X-a, a potem będziemy dalej kombinować, będziemy dodawać jakieś bloczki tutaj po boku i tak dalej, a potem jakieś różne inne utrudnienia innego rodzaju niż same zakrywanie tej wody, no nie? Dobra, to co? 3, 2, 1. Lecimy, no. Dobra. Czy ktoś wyłami? Dobra, ja będę tak od dołu teraz nagrywać i będę patrzeć, czy tego, czy trafi ktoś do tej właśnie dziurki pojedynczej. Odliczam. Dobra, lecimy. Ej, to jest tak piękne, jak oni wszyscy skaczą. Uwaga, czy ktoś do dziurki? Nie, nikt się... Nie, o, nikt się nie odważył. Nie? Co ty robisz dopiero? Napierak designuje tutaj nam ten. Ja jestem budowniczym. Jeszcze zrobiłbym tak. Żeby nie było za proste, ale tą wodę tutaj daj. Ja spróbuję na GM-ie w ogóle do takiej pojedynczej dziurki skoczyć, żeby się itemy jakoś nie rozsypały czy coś. Uwaga. O, udało się! Ej, z Optifine'em nie jest to wcale takie trudne! Ej, to wyobraź sobie, że teraz są takie duże dziury tutaj, Mikols, co nie? A ten, a później wiesz, dojdziemy do momentu, gdzie będzie taka pojedyncza kratka, nam się wszystkim udało, nie? No to wcale, to wydaje mi się, że sporo osób może dojść do etapu, gdzie będzie dziurka pojedyncza. Tak, ale patrz, jak skacze 50 osób, nie? To te osoby się przesuwają w locie, nie? I ty też nie widzisz dokładnie, gdzie jest to. Więc wiesz, ci, co są mądrzejsi, to poczekają sobie, nie? Ja też bym poczekał, no. Żeby ich przesunął. Dobra, to myślę, że możemy w sumie dawać im. No, nie? Delikatne utrudnienie minimalne. Dobra, możemy. To lecimy, no. Ja skaczę teraz razem z widzami, jak napiszę go. 3, 2, 1. Go, dobra. Wśród widzów skaczę. No ale można się tak popchnąć, można się tak popchnąć, no dobra. Można, ja też leciałem. Ej, ale nikt nie ginie! Ej, chodź szybko, tepnij się do mnie, Tobie, chłopacz, chłop jest awka, a drugi go wypycha, patrz tu, co robi. Jaki orzeł! Ej, zobaczmy, czy jaki będzie, cicho, czekaj. A żeby ten drugi go nie zepnął, inny mu pomaga, zepnięciem go. Uwaga. Może on go na ten obsydian. No. Ej, on chyba, ej, nie przemyślał chyba tego, da go na obsydian. Uwaga, czekaj, nikt nie doleci. Nie, nie, a
Adamix, czemu obczyłeś? Ale chyba chcieli, chcieli mi pomóc, dobrze, nie? Chyba. Chcieli dobrze, chyba dobrze. No. Hexalix chyba sam chce popełnić, bo zabił kolegę przypadkowo i teraz się chce topić. Ej, widzę go, widzę. Ej, on go zabił i nie może... Nie może, nie. sumienie nie może. Nie rób tego, mordo. Dobra. Stwierdził, że będzie żył. Ej, myślałem, że wiesz, sumienie ja nie daje mu żyć. Dobra, wszyscy są, dobra. Napierak przed chwilą robił, to ja bym się zaraz konsultował Mikros, chociaż nie wiem, czy jest tutaj sens jakby się konsultować. Ja bym po prostu zrobił jakąś takiego typu krato. Czy to będzie za trudne może? Czekaj. Nie, za trudne chyba. Patrz, zróbmy o tak i z takim zostawmy i wtedy tylko będzie łatwo. Trzeba, no. Tak, dobra. Wodę. Ale z każdej strony, nie? Tak, no pewnie. Dobra. Postajemy się to ładnie zrobić. No nie, bo musi być symetrycznie, musi być ślicznie od góry. Dobra, no, i super to wygląda, no. Ej, chyba żebyśmy położyli tu kratkę jeszcze. O tu, no. Gdzie jest, to po prostu dać ten czerwony, nie? Patrz, o tak. I tak z każdej strony. No dobra. Chyba, że to dobra. To ja dałem tak, a ty mi kroz daj tak, dobra. Ej, skoczmy w ogóle teraz z widzami, czy nam się uda? Zakopiamy się na GM-ach, nie? Dobra, znaczy, to ja sobie jak wyczyściłem, nie? Dobra, to lecimy. Otwierajcie. Odliczanie. Poszło. I skaczemy z widzami. Uwaga, go! Dobra, ja stąd skaczę. Na z boku, uwaga! Trafiłem. Na spokojnie, ile? 4-5! Ile osób? Ej, dobra! Ej, takie utrudnienie to mi się podoba! Ej, patrz, ile osób ginie! No właśnie, bo oni chyba nawet nie widzieli, wiesz, bo tyle osób skakało, że sobie nie poczekali. A bo trzeba, w ogóle, właśnie, ale zawsze można poczekać, wiesz, dajemy trochę czasu na górze, nie? Muszą wszyscy skoczyć. O, widziałem idealnie, jak chłop tutaj. O, tutaj na tym bloczku, o tak, chłop na takim kanciku stał, no. No dobra, to, ale i tak, zobacz na taba. Zobacz, ile tu jest jeszcze osób. Mimo tego, że dużo osób teraz zginęło, to i tak to jest jakieś 10%. I tak, z 10 osób zginęło ze 100 ponad, nie? Więc to naprawdę nie jest sporo, nie? A to jest już takie utrudnienie w sumie, nie? Ja odpalam survival mode i poganiam ludzi. No i co ty robisz? Nexe, tak, idź stąd. Tak, muszę ich tam przesuwać. Jak teraz chcemy utrudnić? Czy dodajemy więcej po prostu kratek, żeby było ciężej, żeby trochę jeszcze odpadło na tym etapie? Czy skombinujemy coś grubszego? Ej, ja też potem mam pomysł jak coś z lapisem, żeby dać lapis w niektóre miejsca i ludzie się zmylą. Ale na razie bym aż tak hardkorowo nie leciał i bym na razie zniszczył te klocki i tutaj wypełnił. I przez to osoby muszą skoczyć właśnie w te takie boki po prostu. Teraz będzie można też fajnie zobaczyć, czy ktoś będzie trafiać, wiesz, do tej środkowej kratki, nie? Dobra, to poczekaj, jeszcze przed tym niech sobie skoczę szybko, bardzo łatwo, na ten boczek. Nie, no to jest łatwy skok, nawet bez Optifine'a, bez poruszania się żadne. O, Nicole. Nie ma. Dobra, to lecimy, no to jest prosty etap, no możecie otwierać. No i od razu możesz w sumie już jak wybiegają i tak dalej odliczać. 3, 2, 1, go. Nie ma co przedłużać, niech widzowie skaczą. Czy ktoś do środka będzie chciał? Właśnie patrzę. Wszyscy bezpiecznie, bezpiecznie. Czekaj, bo właśnie patrzę, czy ktoś tu skacze do środka. Może zrobimy tak, to. Leci ktoś, czekaj, leci! Dobra, na bok skoczył. Moglibyśmy zrobić taką cichą nagrodę, Tobiasz, że wiesz, że nie piszemy nikomu, że jak ktoś skoczy do tego środka, to wygrywa 100 zł dodatkowo. A wiesz, że... A to ja myślałem, wiesz co można było obok tego całego kwadratu zrobić taką pojedynczą dziurkę z wodą. Jak ktoś tam skacze, to dostaje 100 zł, ale tylko na jedną rundę tak zrobić. No i ten, kto skoczy, wygra 100 zł, a żeby za dużo osób się nie skisiło. Ale ten, kto pierwszy skoczy. Kto pierwszy? No, mi się wydaje, że kto pierwszy. Kto pierwszy się odważy. No dobra, to obok będzie można zaraz w next etapie tak zrobić taką pojedynczą dziurkę. No. Ale to mało osób umarło chyba, nie? Teraz chyba nikt nie umarł. Zobacz na czacie. Załatwię. Ej, dobra, no to jednak właśnie chciałem lekko jeszcze utrudnić, ale stwierdziłem, dobra, teraz taki twist, może ktoś nie ogarnie, że trzeba tak skoczyć, nie? A to jednak na spokojnie. Ja bym teraz pokombinował coś z takim utrudnieniem, że tak jakby trzeba omijać jeszcze na górze, że wiesz, skaczesz i na górze masz jakieś bloczki, które musisz ominąć dodatkowo, wiesz, możemy zrobić jakiś kwadrat czy kółko, coś takiego, nie? Tylko osoby tutaj, dobra, trzeba tą osobę spalić tutaj. Tylko ty się nimi zajmij, ja tu będę budował. Zginie czy nie zginie? Dobra, jak zginie to trudno. Jak zginie to trudno, ale zaspoilerował sobie gościu, wiesz, co będzie tutaj budowane, co będzie tutaj robione, nie? Dobra, ale teraz jeszcze ten dół też bym teraz modyfikował lekko. Dobra, jak i czekaj. Chcemy to zmodyfikować? Nawet mocniej to zrobię i w jednym miejscu zaraz ułatwię, czekajcie. Tylko tutaj lekko może ułatwmy jakoś. A może o tak zróbmy po prostu. Dobra, to tak zróbmy. No to otwieramy i za 3 sekundy odliczaj. 3, 2, 1, jazda. Dobra, jazda, uwaga. O kurde, walną, 2, 3, 4, 5. Mówiłem, o, przez to, że... Przez tą jedną rzecz to... Ale popatrz, nie, bo oni boją się do środka skakać, środek jest banalny, a wszyscy skakali dookoła. Wszyscy, o kurde, ile osób teraz zginęło. A jeszcze skaczą, ale niektórzy wyczekują, dobrze robią. Umarł Bush 777. Bez! Jest umarł, jakby to była lawa, to by trafił. Jakby w ogóle lawa była, nie wiem, gdzieś kurde, o tutaj, byłaby rozlana lawa w taki sposób tutaj, to on by i tak w nią trafił. Dobra, wszystkie osoby skoczyły. Co chcemy dalej tutaj, jak chcemy utrudnić, bo wydaje mi się, że to było trudne. Ja mam pomysł, czekaj, teraz tak, ja zrobię tak. Dobra,
To ja mam pomysł taki, że mogę sobie to skopiować i na przykład zrobić to jeszcze wyżej kolejne takie kółko. O, ja bym proponował tak, żeby tym osobom jakby wynagrodzić, które zaryzykują. Które zaryzykują i zaufają tunelowi, to będą mieć łatwiejsze zadanie, czyli taki prosty kwadrat 3x3. Jak ktoś tunelowi nie zaufa, no to nawet ja bym tutaj nawet utrudnił. Ja też, właśnie o tym samym myślałem. Dobra, to no, możesz, na przykład... to napierak teraz ty, no. Ja bym po prostu tak prosto tutaj sobie odhaczył ten jeden ruch. No. No to jedna kratka sporo. To jest w miarę utrudnianie. No sporo zmienia. No, zmienia dużo, nie? Bo jest na środku po prostu i tak jakby no. Był stron, nie? Tak, 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 dobra. Ludzie teraz robią research, sprawdzają czy ten, czy wszystko jest dobra. 3, 2, 1, go. Dwie osoby, ale więcej leci naokoło. Ale trafiają, nie trafiają. Jedna leci środkiem. I nikt nie ufa. Leci kolejna, dobra. leci kolejna. Ktoś teraz zaufał. Dobra, zaufali lecą. Tunelowi. Tak, ale na początku strasznie dużo osób nie zaufało. Tak, tak, malutko osób spoko. Oj, ktoś... Ja tylko słyszę dźwięki, bo mam też słyszę te dźwięki, ja też podgłośnie w ogóle, to jest śmieszne. Ej, teraz wszyscy środkiem już lecą. Dobra, a ja mam teraz pomysł, żeby zrobić, że te osoby, które wcześniej zaufały tunelowi, to te osoby, które teraz zaufają tunelowi, zginą. To czekaj, ja mam pomysł, tak zrobię. Znowu taki tunel. Kurde. Ej, to nie, ale to usuwam. I patrz teraz, wcześniej osoby zaufały tunelowi i wpadały w środek idealnie i tak dalej. A teraz osoby, które wskoczą, to będą mieć przekichaną sprawę, bo ja zrobimy teraz w taki sposób. O, ci, którzy teraz zaufają, no to będą mieć przekichaną sprawę, ale nie, i tak się da trafić na spokojnie. Teraz banalne nie trafiłem, bo aż za daleko. Ciągle. To nawet bym... Zobaczmy, czy się rozglądną. Ej, a może teraz zrobimy tobie aż z tej strony to po prostu, tą jedną kratkę i zobaczmy, czy ktoś do niej skoczy. Dobra, czyli Mikol zrobimy w tym etapie dodatkową nagrodę. No i tutaj napiszę tabliczkę w takim razie, wezmę tabliczkę. Bonusowa nagroda. Bonusowa nagroda dla pierwszej osoby, która wskoczy w inne miejsce niż wszyscy, w taką pojedynczą kratkę. Zobaczymy. Nagroda za 100 zł. Zobaczymy, czy ktoś się skusi na tą pojedynczą kratkę. Nie no, da się tu na spokojnie trafić do tej pojedynczej kratki. Później wszyscy będą tutaj trafiać. Dobra, go. Nie, ludzie skaczą. Wszyscy po tamtej stronie. Wszyscy po tamtej stronie. Nikt nie chce. A czekaj, ja tu widzę ziomeczka, co się patrzy. O, czekaj! A tu napierak, zmyliłeś. Napierak mnie zmylił. Dobra, zobaczymy, jak dalej skaczą. O, ktoś leci do dziury! Leci! Nie! B4F chyba! B4F! Ajajaj, zaryzykował, ale nie trafi! Zaryzykował! Ajajaj, ale są jeszcze dwie osoby! Skaczą! Okej, normalnie trafiają. Jeszcze dwie, uwaga! Jest jeszcze jedna osoba została. Skacze! Trafi! Nie, normalnie. Trafi, skacz. Normalnie, dobra. Dobra, kasujemy to. Dobra, panowie, plan jest teraz taki, że wszyscy zobaczyli, że jest tu bonusowa nagroda, żeby w to miejsce, wiecie, skakać. Więc teraz specjalnie lapis. Chyba wiem, co chcesz zrobić. A lapis, ja myślałem, że tu barierę dasz. Ale da się raczej to z samej góry rozpoznać, zaraz zobaczmy. Tak. Oczywiście sam skok zaraz zmodyfikujemy, nie? Dobra, uwaga. Nie no, widać, że to jest lapis. Widać, ale my o tym też wiemy, mamy tego świadomość, tak, więc... Tak. Więc ciężko powiedzieć. Dobra, ja bym teraz usunął te kółka wszystkie i sam dół bym zmodyfikował. Ja teraz chyba... Są dwie opcje, panowie, możemy się zastanowić. Albo dać tutaj pojedyncze szkło w tej wodzie, te niebieskie szkło, albo w powietrzu po prostu białe szkło. Ja bym chyba w powietrzu białe szkło zrobił. Jesteśmy teraz na defaultowym teksturpaku? Nie, no na spokojnie to widać. No widzę, że na przykład tutaj, w to miejsce na spokojnie sobie mogę skoczyć. No pewnie, że tak, nie. To jest... Zróbmy tu, zrób tu jeszcze. Dobra, to panowie, mówicie, że to jest ultra banalne i obstawiacie, że mało osób na tym zginie, o ile ktokolwiek zginie. To możemy obstawiać teraz i możemy na czacie napisać, ile osób, albo po prostu na głos zróbmy i po na głos. No, będzie w montażu będzie. Mikols, ile osób teraz zginie na tej prostej przeszkodzie, jaką jest szkło? Jak obstawiasz? Ile osób? Ja obstawiam, że 3. Napierak? Ja obstawiam, że 0, a jedna minimum się wywali na tej fake nagrodzie. No dobra, ale to mówisz, że 0. No dobra, ale to powiedziałeś, że 0. No. Ja obstawię 5, żeby było tak mniej więcej, wiecie, różne możliwości, żeby był jakiś zwycięzca między nami. I co? I lecimy chyba, nie? Możesz od razu odliczać, żeby było szybko, żeby było mało zastanowienia. Nie mogli się rozglądać. No, dobra, skaczą. Ale co? A, łatwo przeskakują. Na razie nikt. Ktoś leci na nagrodę? Nie, ogarnęli, nikt nie poleciał na nagrodę. I bez kitu, nikt nie skoczył teraz na nagrodę. Ale jeszcze skaczą, Już mamy profesjonalistów, Ej, no teraz, to trzeba będzie teraz, wiesz, przycisnąć mocniej w takim razie. Ej, serio, 0? To napierak miał rację. Dobra, to załatujcie. No, wygrałeś napierak. No i rozwalamy szkło teraz. Ja rozwalam to szkło. Tak, no. Dobra, wszyscy się tepnęli, masz już to za tego. Dobra, to teraz, to co mówiłeś, napierak proponowałbym
strasznie dużo tych szkieł, co nie? O kurde, jak to wygląda z góry. Takie igiełki. Jeszcze my mamy białe otoczenie i tak szczerze to... Dobra, czekaj, ja skoczę teraz, to spokojnie, uwaga. Nie, tutaj jest mało na przykład. Ale, ej, ale idzie w to trafić, idzie w to trafić. Jazda. Dobra, 3, 2, 1, go! Dobra, ja skaczę. Ja lecę też. Nie, no spokojnie, ja... to będzie chillowe, nikt nie zginie, nikt nie zginie. Tak, bo większość jest na środku, wiesz co? Nie, ja dawałem mocno po bokach. Nie, wszyscy, kurde, ej, to są już same tryhardy nam zostały, stary. No. Ciekawe, czy nam się w ogóle uda wyłonić osobę, nie, spokojnie, Mikol. Jeszcze nawet nie było pojedynczej kratki na samym środku. A może zostawmy te szyby w sumie? Dodatkowe jako trudnienie na razie. Czyli rozumiem, że będzie ten X po prostu, ale w jednym będą bariery. Tak. Okej, okay, i idealnie. Nie nad tym. No. O kurde. To napierak, rób swoją ideę. Proszę bardzo, oglądamy. Dobra, czyli widzowie mają 75% szans, ponieważ jedna z tych czterech półówek jest wypełniona barierami, nie? No dobra, to zobaczymy. Do sukcesu również potrzeba szczęścia, a więc zobaczmy. 3, 2, 1, go! Dobra, ktoś skoczył w dobrą dziurę ktoś skoczył. O! Nie, nie. Giną! A dobra, ale patrz, ej, większość trafia do wyczaili, tamtej. Wyczaili, ale jeszcze na początku mogli nie wyczaić, patrz, niektórzy jeszcze giną. Giną, tak. No. To jednak tutaj w ogóle strategia na wyczekanie była, wiesz, totalnie 200 IQ, tak, nie? Żeby skaczyć do innych dziur. Ej, ale o dziwo, zanim ludzie... Umierają. Heksalik! O nie, osoba, która ten... No jednak karma wróciła do Heksalika. Karma wróciła do tego widza. Dobra, to ja idę ten, zamknąć górę. Ej, to była bardzo fajna runda, podobała. Nie, to było ciekawe, no ale i tak naprawdę bardzo dużo osób jeszcze zostało w grze, nie? Dobra, więc teraz był etap taki RNG, ale tak naprawdę to, wiesz, skillem tak naprawdę można nazwać tutaj to, że osoby, które wyczekały i sprawdziły, czy nie ma żadnego jakiegoś, wiesz, teraz na pewno dużo osób będzie czekać, nie? Na innych i tak dalej, więc teraz już każdy się nauczy na błędach innych, no, będą się wszyscy bać, więc można było pomyśleć, żeby poczekać i tak dalej, więc myślę, że tutaj taka runda na IQ bym powiedział była trochę, żeby poczekać. I na następnych skaczących. Dokładnie, ale teraz już RNG nie będziemy robić z barierami i teraz przydałoby się jakoś mocno zwyczajnie to utrudnić, rzeczywiście. Może taka krzyżówka, Tobiaszo? Z lapisem? Nie chodziło mi, że z lapisem, po prostu wszędzie byłaby jedna kratka. Możemy tak zrobić, to jest dobry pomysł. Dobra, robimy szachownicę. Kurde, jak to wygląda. No niezbyt dobrze to wygląda. Kratka by rapy. Dobra, to lecimy. Dobra, skaczą widzowie. Patrzę, do których bardziej skaczą. Do tych... Zginęła pierwsza osoba. Jeden. Leci. Druga, co? Nie trafiają, nie trafiają. Ale patrz, jak wszyscy w ogóle wyczekują. Patrzcie na innych, wszyscy wyczekują. Każdy już się boi, nie? Ta, ludzie się naśladują. O, kolejna. 6 osób, 7. Okej, już trafiają teraz. Ci, co wyczekali, to już trafiają. No tak, ale w wyczekaniu akurat tutaj nie było żadnej... Ej, kurde. No tak, ale w wyczekaniu tu nie było żadnej przewagi, ale zauważyłem, że niektórzy się sugerowali tam, gdzie inne osoby... Jezu, Mikuls... No, 9, krzyknij 9. 9! Dobra, to zamykamy. To był ciekawy challenge. Bardzo dużo osób odpadło, a tak naprawdę to było jakby równe z pojedynczą kratką, jakby było, prawda? Aha. Właśnie, o wilku mowa. Skoro mówimy już o pojedynczej kratce, to ja już bym przyszedł do tego etapu, tylko też kiełka bym teraz wywalił akurat i bym zrobił po prostu pojedynczą dziurkę i zobaczymy, ile osób po prostu w nią trafi. Jeszcze wiele osób w tym samym czasie będzie skakać, więc będą się wszyscy przepychać, więc dużo osób może zginąć. No ale jeszcze sporo osób zostało, więc na spokojnie. Dobra, to wyniszczcie szkiełka, a ja tutaj robię tego. Pięknie, jest idealnie. Jeszcze teraz tylko to szkło poniszczyć. No i co, i pojedyncza dziurka. Uważam, że sporo osób na tym zginie, ale na pewno nie większość. Serio, to jest taki skok. Naprawdę, jeżeli nikt cię nie pchnie, to jest na spokojnie jest do zrobienia. Łatwe. Patrz, robię to. A ja robię fajne. To na F5. To ja też. Nie robię. Nie zrobi się tego na F5. Ciężko. Nie ma szans na F5 do zrobienia. Challenge accepted. Nie da się zrobić na F5, uwaga. Ale na podwójnym F5 czy na pojedynczym? Pojedynczym. Aj, prawie. Zrobi! Otwieramy? Tak, dobra, pojedyncza dziurka. No, ja obstawiam, że z 5 osób się wywali na pojedynczej, ewentualnie jak się ludzie pospychają. No i co? Lecimy. Go. Uwaga, kto będzie? A ja za szybko napisałem. Skaczą. O. Jedna. Dobra. Już spadają. Ej, ja nie wiem, czy ten... Gościu, co tu stoi na przykład, on nie przepycha ich trochę, jak oni spadają. Bo popatrz, no ale dobra, to zawsze, to teraz wiesz, to najwyżej taka strategia, nie? No on wykorzystuje to, że pierwszy po prostu zeskoczył. Wiesz, nigdzie nie było to zabronione, nie? O, przestał. Ale widzisz, no to można było wyczekać, można było szybciej skoczyć, no wiesz, to już jest wszystko zależne od ciebie. I ktoś właśnie zginął, fan napieraka właśnie zginął. No. I napierak, ty pchnęłeś osobę! Ja pierdzielę, ej, to będzie u mnie na powie. Co? Kom pchnął w locie, napierak leciał i pchnął tego Kai Norberta. Miłosiłbę.
Ej, naprawdę! Ej, dajmy mu drugą szansę, czy nie? Przepnął mnie! Bez kitu. No, ale to napiera, to właśnie ten! Napiera go. Dajemy mu drugą szansę, czy nie? Mogło mi się wydawać, najwyżej będzie na mnie. Dobra, tepam, ja tepam go. Proszę, Kai Norbert, druga szansa. Masz drugą szansę. Dla ciebie, stary. Druga szansa dla ciebie, mam nadzieję, że w ogóle... Musi ci się udać, mordeczko. Uwaga, leci! Trafił! Trafił. No, ale... W razie czego, jeżeli się myliłem z tym napierakiem, chociaż nie wydaje mi się, będzie na mnie, ale naprawdę, no warto tutaj, warto było dać tutaj szansę, nawet jak mi się wydawało. Ostatnia. Dobra, Janek uwaga, został. Janek, dawaj Janek, skoczył, a już chciałem zniszczyć blok. Ej, uwaga. Ja jakiegoś bajną kiknąłem. O. Czemu go kiknąłeś? Bo stabowałem nick. Jakiegoś innego chciałeś? Tak. Dodaj go do whitelisty. Tak, i pójdę na dół na kanał go znaleźć. No to mównij go. No czekaj, zobaczymy, czy jest taka osoba. Jest, jest, mówamy, mówam, jest. Dobra. Uwaga. Ej, halo? Banio, jesteś? Halo? Halo, ja? Tak, ty przeskoczyłeś, nie? Na dół. Tak, ja byłem. No właśnie, bo ja cię przypadkowo wykikowałem, w sensie chciałem jedną osobę wykikować. Jezu, przepraszam, ja się, Jezu, zawo dostałem. Bo ja stałem obok, ja myślałem, że za to, że stałem obok dziury, dostałem tego. Nie, nie, weź, wbijaj na serwer, wbijaj na serwer. Ciebie tak, ten. Dobrze, list, ale nie mogę, ja gadam z Tobiaszem, ale to jest. Nie, ja nie wierzę. Możesz pozdrowić widzów na YouTubie. Pozdrawiam! Dobra, siema, panowie, co teraz kombinujemy? No teraz to już myślę, że trzeba takie duże utrudnienia robić. Raz ja bym zrobił zmyłkę z lapizem, a potem już wasze pomysły, bo mi się chyba będą powoli kończyć. Czyli ty chcesz z lapizem zrobić? Tak, chcę w jakiś sposób z lapizem, zaraz wspólnie, tylko zobaczmy ile jest w ogóle osób. Zostało 21 osób, od nas 3, 18 osób zostało. 17, bo Heksalika nie kikuje, który sobie siedzi tam w rogu. Dobra, czyli zostało 17 osób. Chodź to też zobacz, jaki heksalik jest załamany do mnie, tepnij się. Chłop, nie dość, że zepchnął typa i tego, uśmiercił swojego kolegę, to jeszcze przegrał challenge i jest smutny. On jest zablokowany? Jest, no nie może się. Nie, ja mam pomysł inny, czekajcie. Dobra, heksalik za to, że chciał kolegę uratować przed wykikowaniem, niech będzie naszą maskotką odcinka i będzie tutaj oglądać z najlepszej perspektywy, jak wszyscy skaczą. Jaki teraz etap? Z lapizem przyjdziemy. Ja bym zrobił to w taki sposób, że... O, zróbmy teraz taką kratownicę. Dobra, to teraz losowo. Albo od góry woda, całkowicie aż do końca, albo cały lapis wypełniony. Czyli część tak, ale myślę, że sporo tego lapisu myślę, że można dać. Można tu przy niebieskim dać dużo lapisu, bo będzie się zlewał tak trochę. No, powiem wam, że nie jest to takie obvious chyba. No, nie trzeba, jest takie. Trzeba przezoomować, żeby to zobaczyć dopiero. No, widać to, ale jest sporo tych lapisowych. Dobra, i jeszcze sam skok jest też trudny sam w sobie. O, mi się nie udało teraz na przykład, ale to się nie skupiłem. Dobra, no będziemy otwierać. Ej, ale zobaczcie jak, teraz rzeczywiście widać jak mało osób pozostało, nie? Dobra, to lecimy, go! A to Mikol, zawsze się zastanawiam kto tak szybko skacze. Dobra, ja skaczę. Ja bym trafił. Do wody. O, trafiają, sprawdzają. Ktoś zginął, ale nie wiadomo czy ktoś się zmylił. Nie trafił w wodę. Po prostu nie trafił do wody, a nie że się zmylił, no. Trafił do Gersik. Leci kolejna osoba. Uwaga. Oh, to co, wszyscy skoczyli? Chyba tak. Wszyscy skoczyli, nikt się praktycznie nie nabrał na ten lawis, wszyscy faktycznie skakali do tej wody, ale niektórzy po prostu nie trafili do tej pojedynczej dziurki, nie? No dobra, to tak. Trzeba jednak coś jeszcze trudniejszego, no to teraz już zaczynamy tryhardować, panowie. Mi się wydaje, że po prostu musimy łączyć nasze pomysły w jedno teraz, nie? A ty, Mikols, pewnie chcesz zaproponować od siebie pomysł, żeby zrobić filar w końcu. Tak, ja chcesz zrobić filar? Sobie, dobra, no. To zajmij się filarem. Dopiero, czyli wymieniłeś tutaj część lapisowych bloków na szkło, ale to i tak jest mało, uważam. No. Coś trzeba innego jeszcze wykminić, dodatkowego. Czego? Ja robię kółeczka. O kurde, co ty wykminiłeś? I to jest mocne. Tobiasz, najtrudniejszy skok w Minecrafcie. Czekaj, dało się to jakoś zrobić, tak? Czekaj, patrz Mikols, no. O to. Ale to później, nie? Czyli teraz widzowie mamy, że tutaj jest część lapisowych bloków, część wody i część szkła. Oprócz tego Mikols zrobił swoją kierownicę od samochodu. A tutaj mamy jeszcze jedną taką świeczkę. Dobra, go. Dobra, i zobaczmy. Skoczyła pierwsza osoba i trafiła. O, ktoś już zginął. A nie, to Rekewo pierwszy skoczył, okej. Tak, Rekewo pierwszy skoczył. O, Szymona jak zlagował, myślałem, że on zginął, tak się go zatrzymało. Druga osoba. Janek przeskoczył. Ale nie, na spokojnie. Wybrali sobie jedną pojedynczą wodę i wiesz, i skaczą do niej, nie? Dobra, Mikols, nie zdradzaj co chcesz zrobić i próbujemy ten skok. Ja o tym nie słyszałem, że to jest trudniejsze, więc zaraz zobaczymy. Ja bym nawet chyba wywalił na ten moment kierownicę twoją, czy nie? No, możemy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, możecie napisać kierownica w komentarzu. Ja nie wiem, czy to nie mogłoby być finałowe, bo... O, ja trafiłem akurat, ale... No, ja nie trafiłem. Dobra, pierwsza próba tego skoku, lecimy.
No, ej, łatwe to jest. Nice. Ej, za pierwszym razem mi siadło, serio. Nice. Pierwsza próba. Nie, to jest bardzo łatwy skok. Dobra, pierwsza próba, bardzo łatwy skok. Dobra, nie, no to pierwsza próba tego skoku, lecimy. Nikols napierak, zostało w pojemniku 11 osób. I ten skok, no nie ukrywajmy, jest dosyć trudny. I obawiam się, że każdemu może się nie udać. Więc lecimy! 3, 2, 1, go! Dobra, to jest grube. Ale patrz, już teraz nie są tacy cpani, widzisz? Nie są, ale leci, no i nie ruszać. Wow! Mati jako pierwszy ochotnik. Druga osoba zrobiła! Druga osoba zrobiła. Tutaj napiszę im pod spodem. Dobra, na dole tunel, dobra. No to jest teraz, wszyscy się boją, wszyscy się boją. Trzy osoby skoczyły, ale dwie sklaczowały, to jest niesamowite. Skaczę! Uwaga! Zrobił trzecia osoba, co? 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 Jak? Nie. Ej, to, ej, dobra. No co?! Aha! Siódma lecą. O, dobra, jedna osoba zginęła, ale co? No to jest niesamowite. Trzy osoby chyba tam zostały, chyba że napierak jest na górze. Ja jestem u góry. Ej, kolejna osoba, kolejna osoba trafiła. I kolejna skacze. Uwaga? Nie, 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 nie. No, to się nie, ej, widzowie. Nie, no nie rób, no bo spoilerujesz i... Ej, bo jeszcze Janek jakiś skakał w ogóle. Ej, dobra, to i trafił, ja trafił? Dla... trafił, trafił. Ja skaczę dla przykładu teraz. Dobra, pokazuj. Jak zrobili za pierwszym razem, to ciekawe, czy ja zrobię teraz. A ty nie zrobiłeś ani razu? Tak. O, teraz mi wyszło. Dobra. My się zastanawiamy w takim razie nad dalszym utrudnieniem, ale serio, widzowie, jestem pełen podziwu w tym momencie. Z 11 osób tylko dwie zginęły, tak? Dwie osoby zginęły, 9 przeżyło z takiego czegoś. Dobra, ja bym na razie tak zostawił i zobaczymy, czy kolejne dwie osoby by nam odpadły, więc dawajcie szybko. No to znowu to samo, tylko wydłużone. Teoretycznie nie wiem, czy to jest trudniejsze przez to, że jest wydłużone. Zobaczymy. Może nam dwie osoby kolejne odpadną? Zaczynamy. Mati znowu jako pierwszy, jak on trafi. Ej, trafi. Mati no, jest nie, totalnym no. kozakiem. Mati jest totalnym kozakiem, serio. Leci kolejna. O, co? Dwie na dwie osoby? No. No. O, dobra, w dobra, jedna osoba odpadła nam. To jeszcze niech druga odpadnie według przepowiedni mojej. Ale dobra. Patrz, boją się, już teraz nie tak nie kozaczył, nie? Wcześniej już tak kozaczyli i lecieli tak. Nie, ale Mati od razu na pierwszy na ochotnika poleciał no, i znowu trafił tak. Ślicznie. Ej, dobra, nasi widzowie to są totalne kozaki w takim razie. Leci kolejny, uważaj. Osoba, to jest tak? Jakieś niemożliwe. Jest jeszcze jedna osoba, uwaga. Jeszcze jedna, Janek. Chyba trzeba go zmotywować. A dwie są? Dwie osoby są. Dwie osoby, dobra. Ej, a co jakby im nagle tak podbić ten blok tak, przez to, że tak długo się zastanawiają? A, skoczyli, dobra. Trafi? Ej, trafiła ta, nie trafiła ta osoba, tak. Nie trafiła ta osoba, której akurat nie trollowałem jak coś. Serio, on, teraz? On, ale przeprosił jeszcze. Ale to nie ten chyba. Tak, nie, to ten. Tak, to ten przeprosił. Ale dobra, czyli 7 osób zostało. Ja już nie wiem, co na nich mamy wymyśleć, serio. Ja też nie. Dobra, i zobaczmy teraz, poczekaj. O, ej, da się, ale... Ojeju. Ale nie wiem, czy to jest możliwe. Jakby wszyscy teraz zginęli, żeby była dogrywka. Tak, nie, tak, trafiłem, tak. Trafiłem. Ej, to zostawiamy samo to? No, możemy zostawić. Dobra, ej. To lecimy. 7 osób, lecimy. Obstawiamy, ile osób zginie? Czy obstawiam? Ja obstawiam 4. Możecie tylko jedną próbę, jedna cyfra. Dawajcie, ja 4 obstawiam. Zabrałeś mi 4, więc ja obstawiam 5. Dobra, Mikols? Okej, czyli 3, 4, 5 są obstawienia. A okazało się, że 0. Ej, to by było epickie, co? Wygrywam wtedy. Dobra, o, źle napisałem jazda, dobra. No to czekamy na dole chyba, nie? Wszyscy czekamy. O, skoczył! Znowu ten Mati chyba! Mati! Pierwszy! Mati skoczył, skakał zawsze pierwszy taki jolo i nie udało mu się. Dobra, druga osoba? O! Zrobił! Okej, czyli mamy... Na pewno ktoś wygra. Patrz. Okej! Okej! Uwaga. Dobra, będzie finał, czyli nie ma jeszcze zwycięzcy, nie ma zwycięzcy, dobra. Jeszcze trzy osoby muszą skoczyć. No, tam cię strasznie nerwowi u góry. Dobra. Skaczę. Skoczył. Oha! Ej, to jest grube. Ej, to jest już grubo. Trzecia osoba, dobra. Ej, to jeszcze nikt, jedna osoba! Nikt, ta osoba teraz ginie, wygram zakład! Wygram zakład! Trafi, ja wygrywam. Ja wygrywam. Nie, Mikols, trójkę, trafił! Ja wygrałem. Dobra, to widzowie, bierzemy te 4 osoby na Discorda i będziemy mogli powiedzieć im nagrodę, żeby dać im dodatkową presję przed kolejnym skokiem, a kolejny skok w taki sposób będzie się prezentować. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy w ogóle jest to wykonalne również. Zobaczmy, skacze. O!
Ale tu będzie presja olbrzymia, no. Patrz, teraz to wiesz, będzie taka presja na nich, że wiesz, niby będą mieć to samo, ale już będzie zupełnie inaczej presja na nich działać, że pokazać to samo i zobaczymy, wiesz, jak zareagują z emocjami, bo wiesz, teraz już zupełnie inaczej... Dobra, i będziemy mieć od razu na kolejny wymyślone. Dobra. Tak. Dobra, to widzowie, tak jak słyszeliście Mikolsa, jednak zostawiamy na poprzednim etapie. Tamten etap przeszli na spokojnie, zobaczymy, czy ze świadomością wygranej, jaką jest 1000 zł, czy zrobią ponownie jeszcze raz ten skok, czy jednak komuś się nie uda przez presję właśnie tej nagrody. Zobaczymy, z emocji, nie? Siemanko. Witam. Cześć. Mam dla was pełną informację, bo jak już na pewno zauważyliście, zostaliście tylko we czwórkę, a zwycięzca, oczywiście zwycięzcę wyłonimy jednego. I ogólnie też mówiliśmy teraz was na kanał po to, żeby też zobaczyć waszą reakcję i słyszeć presję przed kolejnymi skokami, ponieważ no raczej każdy z was chce wygrać. I wcześniej nie wspominałem o nagrodzie, jaką zwycięzca otrzyma po wygraniu tego całego challenge'a, a jest nią 1000 zł. Wcześniej, przy poprzednim challenge'u właśnie o 1000 zł zapowiadaliśmy, że będzie taka nagroda, więc każdy tryhardował, a tutaj ani razu o nagrodzie niczego nie powiedzieliśmy, więc teraz jak ktoś się spodziewał, to się spodziewał, a jak ktoś się nie spodziewał, no to ma teraz dodatkową presję przy kolejnych skokach i co, no i w sumie no możecie zostać na kanale i chyba lecimy, no nie? Mikolas Napierak. No dobra, to co, lecimy Mikolas Napierak? Dobra, to otwieramy i teraz już nie musisz już Napierak odliczać na czacie, możemy to zrobić na głos. No to co, Napierak, mów 3-2. Dobra. Jesteście gotowi w ogóle, chłopaki? Nie. Nie? No dobra. 3, 2, 1. Zero. Jazda. Kto pierwszy? Nie skaczę, wszyscy się boją. Nie no, szkła tam nie ma. O, jest pierwszy. Uwaga. I zrobił! Zrobił! Pierwszy, a zawsze... Jaka ulga musi być na sercu. Faktycznie. No jest, tak jest, no. O nie, Szymon! Jeszcze jedna osoba została. Lecisz. Mamy finał 1 versus 1 będzie! Chyba serce mi stanęło. Proszę bez spoilerów, osoby, które są w klatce, proszę bez spoilerów dla finalistów. Jest to ostateczne 1 versus 1. Ja tutaj robię swoją modyfikację. Jeszcze możemy tam jak coś wody nie ma, nie traficie. Oni zamurowali całą wodę. Jak bejtują. Dobrze, ale prawdy nie mówcie. Mikolas Napierak, możemy po jednym razie skoczyć, żeby zobaczyć, czy komukolwiek z nas się uda w ogóle zrobić ten skok. Dobra, ja skaczę pierwszy, o co się Mikolas, nie pchnij mnie. Nie, otworzyłem czat, zamiast kliknąć przy... Dobra, ale nie zrobiłem. Dawajcie, Napierak, też nie zrobił, Mikolas. Też nie zrobił! Czyli nikomu z nas się nie udało, z naszej trójki. Jeżeli wam dwóm nie uda się zrobić tego skoku, no to będzie dogrywka. Ale jeżeli komukolwiek z was uda się zrobić, no to wyłonimy oficjalnie zwycięzcę, więc już wam więcej presji nie będę dawać i zaczynamy. A może zapytanie się, jak się czuję? To Robolin, powiedz, jak się czujesz przed tutaj sytuacją, no? No jest stres, jak nie wiem, nie? Cały się trzęsę. Ale wierzę w siebie. A tutaj Alekso? Ja mam zawał. Dobra, lecimy. Otwieramy. Lecimy. Napierak, możesz odliczać. Kto pierwszy będzie mieć odwagę, żeby skoczyć? To Roboli czy Alekso? No, ale ja mogę spróbować. Zawodnik zielony gotowy? Gotowy. Zawodnik niebieski gotowy? No, o, dobra, to Roboli. Zielony poleciał. Nie udało mu się! Dobra, to teraz uwaga. Jak Alekso zrobi, to oficjalnie wygrywa 1000 zł. Prawdziwych, polskich, nieoszukiwanych, nie ten. Prawdziwe 1000 zł. Przelewem PayPalem, gotówką jak chcesz. Uwaga. Skoczył. Dogrywka. Dogrywka. No dobra. Jesteście gotowi na ten dalej próbuję. No nie mogę. Nie, i ten znowu skacze, no nie mogę z niego, serio. Ja go zostawię. Ja Mikolsa zostawię po challenge'u na serwerze i on będzie tak skakać. No nie, no co. Jest setkoma tam ustawię. To teraz ty pierwszy skaczesz. Jak chcecie, dogadajcie się. Jak chcecie, dogadajcie się. Dobra, czekamy na ochotnika pierwszego w rewanżowej rundzie. Możesz Alekso pierwszy skoczyć. Faktycznie, żeby to było, to będzie takie fajne w sumie. Dobra, to skaczę. I znowu jest ta sama sytuacja. Dobra, to teraz czekajcie, muszę tego Torobolina zestresować. 1000 zł, ten skok wszystko od całego challenge'u znaczy. Dobra, lecisz. Uwaga, no bezstresowo. Kurczę. Dobra, trzecia runda. Dogadajcie się papierkami. Nie, no dobra. I czy robimy papierkami nożyce, kto pierwszy teraz? To dam im na przedmioty. Czacie. Dobra, to jesteście gotowi? Tak jest. Do jednego Napierak? Do jednego. Do jednego. Dobra, papierkami nożyce.
O, dobra, czyli Alexo wygrał, to Alexo możesz wybrać, czy chcesz pierwszy, czy drugi. No, oczywiście, że drugi. Dobra, no to to Robolin. A ty nie masz problemu ze skakaniem jako pierwszy, więc chyba nie będzie problemu, ale no musisz. Okej. Okay. Myślałem, że siądzie z tego. No ja o, też. No to Alexo, lecisz i najwyżej musimy zmienić etap. Zmienimy. Uwaga, może być też około 1000 zł. Czyli to zostawiamy i ten. No i jeszcze najpierw wy nie sprawdzajcie jeszcze. I my skoczymy po jednym razie Mikols. Dobra. A to ja pierwszy, ale. A nie udało mi się, dobra. Już chciałem powiedzieć, że udało mi się. Dobra, napierak. Siadła. Napierak zrobił, okej. Czyli wykonalny. Jak napierak zrobi, to znaczy, że wykonalny, dobra. Mikols nie zrobił, dobra. No to możecie się już przygotować do skoku. Nie jest to jakiś super trudny skok, bo robiliście cięższe, wydaje mi się. Ale no cóż. Mikols. No nie, no i te... Nie, ja go banuję. Alexo, to Robolin o 1000 zł. Kto pierwszy? Decydujcie. Nie musicie nawet mówić. Lecicie. Ja nie wiem, jak też możesz jak się popatrzyli na siebie, tak? Ale pamiętajcie, jak traficie, jedna osoba trafi, to macie ulgę i liczycie, że druga osoba speszy. Dobra, to jak nie chcesz, mogę ja lecieć w pierwszy. To wybieraj. Uleciał. Okej, okay, Alexo. O! Nie dobra! Zrobię. To Robolin! Dobra, lecę. Dawaj. Kurde. Robimy tego dogrywkę? Myślę, że na tym można robić dogrywkę. No, bo to jest wykonalne, fajnie. Dobra, dobra, to Robolin, skaczesz tu. 1000 zł. Leci. Dobra, i czekaj, teraz się wcielę Alexo. Alexo teraz jest w lepszej o wiele pozycji, w sensie... No jak teraz trafi, to wygrywa. Dawaj. Aha. Zrobił! Dobra, jeszcze byłem idealnie, byłem jako on i trafił, jeszcze jak zobaczyłem wodę. Alexo, jak się czujesz? No już mi serce zwalnia. Jak się ci... To ten, co ma zawał. Jak głos mu się trzęsie w ogóle. A to Robolin, jak ty się czujesz? Niestety po chodź, Alexo. Porażce, znaczy porażce, zajść drugie miejsce, więc serdecznie również tobie gratuluję. Ale jednak dzięki. No bez nagrody. No będzie najwyżej nagroda pocieszenia, ale na pewno nie tak gruba jak nagroda Alexa. Jak się czujesz? Nie no, jakby gratuluję. Gratulacje, tak. Może liczyłem, że jednak, że wygram, bo to nie było trudne. Kto się topi? Co jest? Trochę szkoda, że nie wygrałem, no ale to wiadomo, no trochę ból jest, nie? Jak drugie miejsce wiadomo, się zajmuje. Wiadomo, ale i tak serdecznie ci gratuluję, to Robolin drugiego miejsca tak. I trwa... Czemu ty musiałeś skoczyć? No Alexo, no, tobie gratuluję głównej wygranej 1000 zł. Oczywiście skontaktuję się z tobą po całym challenge'a, jak już zaraz zakończymy i co? I chyba możemy się pożegnać z widzami, którzy oglądają Mikols. Tak, dużo. Ja to zawału dostałem. Żegnamy się, wszyscy siema, siema, a Alexo, ja to zawału dostałem. No, no dobra, to siema. Pa, pa. Siema. Cześć.